Siemanko, witajcie na WD Music Zone. Le Siemanko. Lecimy dzisiaj z kolejnym wywiadem, jest z nami RTN. Witam Was wszystkich. Siemanko, cześć. RTN-a możecie kojarzyć jako producenta. Udziela się na naszej scenie polskiej, ale też ma dużo zagranicznych kolaboracji. Później przejdziemy z kim tam współpracował. Możecie oczywiście też kupować jego płytki. Kilka projektów już wydał. Czy to właśnie były beat-tape'y czy gościnie z raperami, możecie sobie takie, takie rzeczy u niego obczaić. Tutaj mam Vibe instrumental i Function. No no i przeprowadzimy sobie wywiad i coś tam się dopytamy, jak to wyglądało u rtn No i właśnie, no i pierwsze pytanie, jak to u Ciebie wyglądało na początku? Standardowe pytanie. Skąd to się wzięło, skąd się wzięła ta zajawka na właśnie na Strict Edgy Funk, na West Coast, jak to wyglądało? No, u mnie zajawka ogólnie na rap y, zaczęła się około 2000 roku, gdy poznałem y, Marshall Mathers Eminema, kawałek od Miss Jackson, czy Afromana Because I Got High, to były takie pierwsze syndromy, y, pierwsze y, utwory, które poznałem hip-hopowe, leciały na Wiwie to I, i wtedy jakby sobie potrafiłem muzykę na magnetofon nagrywać na kasetę, co nie z telewizora, odpalałem na full telewizor i nagrywałem sobie taki mój mini old school, jako że też jestem jednak z młodszego pokolenia, to jakby nie znałem tego kompletnego old schoolu, czyli przegrywania kaset i tak dalej, ale miałem taki swój krótki też moment nagrywania po prostu samemu muzyki z, z telewizji, no a West Coast, ogólnie G-Funk, to wszystko się zaczęło od 2004 roku i od premiery Geta Andreas. Tam było takie radio, Radio Los Santos, na którym Właśnie było pełno, pełno G-Funku i ogólnie West Coastu z tamtych lat, nie tylko G-Funku, bo, bo wiadomo, tam był i Ice Cube, i Dre Snoop, i Above the Law, i NWA, i także cała, że tak powiem, plejada takich najlepszych zawodników z tamtych czasów. No i pierwszym kawałkiem, który zapadł mi w pamięć i który tak jakby mnie przekonał do tego gatunku, to był na tym Buta G-Tank Dre i Snoopa. No klasyk, wiadomo. No dokładnie, dokładnie. To jest... To nawet jest pierwszy utwór yy, G-Funkowy, który yy, tak jakby otworzył, tak jakby przedstawił tą muzykę światu, że cały świat yy, się zajarał tym gatunkiem. No tak, to bo Drake's chyba w ogóle to, jest, to był pierwszy kawałek, jaki nagrali, chyba, nie? Nie, pierwszy to był deep cover yy, do soundtracku filmu. Tak, deep cover. tak, tak, no, ale to na chronik właśnie mi chodzi. Bo to chyba deep cover też miał wejść na chronik, ale chyba tam przez prawa autorskie się nie dogadali. A wiesz co, nie wiem. Wiem, że to, to było chyba stricte na soundtrack, ale, ale tego nie mogę potwierdzić. Są, są ludzie, którzy yy, wiedzieliby na 100%, ja niestety akurat w to się tak nie zagłębiałem. No mi to ja... mi tak świta trochę, ale, no, ale mówię, no też nie wiem na 100%, nie będę tutaj za uchodził. No ale od tego utworu się za zaczęło, Były jeszcze It Was A Good Day Cuba, chociaż to nie jest G-Funk, yy, Fuck With Dre Day. To był taki kolejny kawałek charakterystyczny, pionierski, G-funkowy, który też mi zapadł w pamięć. No i od tego się zaczęło. To był jakby w połączeniu yy, ta muzyka, w połączeniu z fabułą gry i z całym klimatem, otoczką, tak jakby no, trochę mnie oczarowała. I dlatego też zajeram się tym klimatem, mi się wydaje. Wiadomo, no jak się grało w GTA, no to chciało się od razu tam przenieść, uczestniczyć w tych wszystkich akcjach, jeździć tymi samochodami, rozwalać wszystko i mieć pięć gwiazdek. Bo szczególnie, że człowiek, wiesz, ja byłem, byłem dzieckiem, co nie? Ja byłem bardzo młody jeszcze i, i człowiek inaczej też chłonie. Jednak to co widzi na obrazie i. Tak, to, pewnie. Sucze. Szczególnie, że te są traki tam w tej grze robiły robotę. Ale słuchaj, dokładnie, no, dokładnie. Jak to tam wyglądało później? No bo jakby już początki znamy, no i myślę, że w, mniej więcej w tym czasie, czy, czy może trochę później zainteresowałeś się właśnie tworzeniem. Nie wystarczało ci już samo słuchania, ale, ale jeszcze chciałeś sobie tworzyć. Jak to, jakie tam były początki, jakie to były lata. Wiesz co, tak ja zawsze od najmłodszych lat miałem coś takiego, że mm, lubiłem instrumenty. Czy jakieś pianino, czy, czy gitarę. Zawsze chciałem coś takiego mieć. Nie miałem tego, ale y, zawsze chciałem mieć taki prawdziwy instrument. Y, I być może to było też tak jakby to mnie może popchnęło do tego że, że zawsze jakby mnie gdzieś to tam interesowało muzyka ale takim pierwszym pierwszy raz widziałem w ogóle tak jakby produkcję muzyczną w cudzysłowiu to, to była gra na Playstation 1 Już nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywała ale tam z klocków można było budować jakieś tam kawałki, jakieś utwory że gitarę, perkusję jakieś tam inny dźwięk i tak dalej i to było Pierwsza rzecz, jaką widziałem, ale tak jakby najbardziej wsiąkłem w to, gdy zobaczyłem hip-hop Edge, jaką grę na komputery u mojego kumpla. Na początku to było dla zabawy. Człowiek po prostu układał sobie z klocków różne bity, różne tam pętle i, i, i jakby to była zabawa stricte, i jako gra. No ale później ściągnąłem sobie, to był gdzieś może 2008. 2007-2008 rok demo Fruity Loopsa i tam zacząłem już się bawić z samplami i jakimś tam syntezatorami, co były wbudowane no i jakoś zaskoczyło to u mnie i polubiłem to po prostu jako spędzanie czasu. Dawało mi to dużo zabawy, dużo wiesz jakby frajdy robienie tego że zamiast grania w gry, wolałem tworzyć muzykę. Chociaż to ciężko nazwać tworzeniem, raczej to było coś w rodzaju no, poznawania funkcji i w ogóle jak się cokolwiek robi. Taki bieg na oślep trochę, nie? Tutaj spróbuję takiej funkcji, tutaj takiej, zobaczymy, co się no stanie. Dokładnie, dokładnie. Też, nie, też, też gdzieś tam poradniki na YouTube mi pomogły na początku, bo jednak troszkę tego było i, i też trochę załapałem dzięki temu umiejętności, bo jednak wiadomo, no, na filmiku najlepiej zobaczyć, nauczyć się z, po prostu z poradnika. Ale wiadomo, koniec końców musiałem sam do tego siąść i sam to wszystko rozpracować. I pierwsze moje bity to były samplowane produkcje. Pobierałem sobie, wynajdywałem sample z płyt np. Ice Cube'a starych, czy, czy Dre, czy nad Notoriusa, czy NASA. I ja po prostu zapętlałem to sobie i próbowałem odtworzyć te bity. Z lepszym czy gorszym skutkiem. Zazwyczaj raczej średnio mi, wchodzi, mi to wychodziło albo słabo. No ale jakby to była moja pierwsza umiejętność, którą nabyłem, czyli prosty sampling, wiesz, nie, nie wycinanie i granie na padach, tylko po prostu wycinasz prosty sample, krótką pętlę i do tego dorabiasz jakąś perkusję i, i jakieś inne dźwięki, chociaż wtedy to wszystko fałszowało, co nie? Na samym początku, to w tym nie było żadnego składu. No, ale takie były początki, każdy musiał ten etap przejść i właśnie ty przeszedłeś i po 10 latach Mniej więcej od początku, właśnie przygody z produkcją, udało ci się wydać Function. No i właśnie, Dokładnie. jak ta płyta wpłynęła na ciebie, na twoją karierę? Jak to wyglądało, jakby od strony zaplecza? W ogóle, jakby, nie wiem, czy wiecie, tutaj jest dużo fajnych gościnek, jeżeli chodzi o Stany. No bo tak, jest FOSUM, jest Nasi Fletcher, jest Domino, domino tak. Currency currency, możecie kojarzyć na pewno gdzieś tam z kolaboracji z Wizem. Yy, także no, gości nie, naprawdę jest tutaj grubo. Jak to wyglądało właśnie, żeby ogarnąć tych gości przede wszystkim, bo to niełatwo się dopchać pewnie, nie? No niełatwo. Yy, zaczęło się w taki sposób, że w 2017 roku stwierdziłem sobie, że nie, jak, ja jako producent yy, nie chciałem polegać już na innych wykonawcach, w sensie, że Ktoś ze mną będzie chciał nagrać, to to, to, to jakby polegałem na innych ludziach po prostu. I w tamtym momencie już miałem tego dość i powiedziałem sobie, że stworzę własny album, własny projekt na własnych zasadach, na którym ja będę miał pełną kontrolę i ode mnie będzie wszystko zależało. I wtedy zacząłem się zgłaszać do różnych raperów ze Stanów, z zachodniego wybrzeża, z zapytaniem, czy chcieliby się dograć na moją płytę dogadywaliśmy się tam na... A przepraszam, wejdę Ci w hmm. słowo. Czy była osoba, do której napisałeś, która się nie zgodziła? Nie mówię, że nie odpisała, tak, tylko... Tak, były takie. Tylko osoba, która tak Ci roz... odpisała, były... że no nie jest zainteresowana. I kto na były przykład? Były rozmowy... Nie chcę tutaj zdradzać za bardzo, bo bo, bo... bo było trochę takich osób. Nie ukrywam, że było trochę takich osób. Raczej... Szukałem, ale przede wszystkim szukałem ludzi, z którymi już miałem jakąś współpracę, gdzieś tam już przed, jakoś nasze się drogi przecięły, mhm. czyli na przykład właśnie Domino, czy, czy Foesum, czy Big to the Boy. chociaż tutaj to bardziej wyglądało tak, że ja się go zapytałem, czy, czy mi się dogra na album i to była też ciekawa historia, bo wysłałem mu beat jakoś po 20 naszego czasu, Napisał mi tylko, że, że beat jest zajebisty, i na drugi dzień, gdzieś koło 7-8 patrzę na maila, tam są dwie zwrotki i refren, i jeszcze pilot co nie. Także, także na. Beat to the Boys Compton, y, zawodnik. No to także to jest taka fajna historia, że w tak krótkim czasie powstał no, jeden z moich ulubionych utworów na płycie: w sumie utwór otwierający Compton Hub, Hub City, no To jest taka jedna właśnie historia fajna. No ale jeszcze wracając do tego. Wracając do tego jak to było z tymi ludźmi którzy się nie dogrywali to było też tak że niektórzy po prostu chcieli pieniądze ode mnie a, a mi bardziej zależało na, na stworzeniu płyty która jest na której są goście którzy po prostu czują moją muzykę i ja też im mogę coś zaoferować w zamian na, na stopie muzycznej i ja na takiej zasadzie chciałem tę płytę stworzyć. Jasne rozumiem. No. Hmm. No tak, no faktycznie tak to wygląda w sto... Żeby to była wiesz, mhm. Po prostu siedzę w tym gatunku tyle lat, jakby jestem pasjonatem G-Funku ogólnie West Coastu, i też jakby oni też to widzieli po mnie i słyszeli moje produkcje. Bo jeszcze muszę tutaj wrócić do tego, do samych początków, że ja w pewnym momencie usłyszałem, że moje produkcje są na tyle w porządku jakościowo. Że mogę stworzyć ten album. Bo wcześniej tego nie czułem, wcześniej nie miałem takiej pewności, ale gdy zobaczyłem, że raperzy czy Shade Shiest, czy właśnie Foesum chcą ode mnie bity na swoje, na swoje projekty, to, to poczułem, że już to jest ten poziom, to już jest ten czas, że. i to jest ten moment, jakby też jakby u mnie twórczy, że, że mogę swój własny album zacząć tworzyć. No tak, no jak już masz jakby informację zwrotną od tego typu osób gdzieś tam zasłużonych. No to wiadomo że trzeba w to iść i gdzieś tam kontynuować bo coś, coś może z tego będzie. Dokładnie dokładnie tak to wyglądało. Yy, no i dobra jeszcze no, jedna rzecz tak, Tutaj no i... odnośnie jeszcze płyty producenckiej to jest mega duże wyzwanie bo jednak produkowanie dla innych ludzi po prostu bitów no to jest wiadomo trzeba zrobić konkretny bit dla danego wykonawcy który żeby temu wykonawcy to pasowało. I to też jest, to jest bardzo duży wyczyn. Ale robiąc własną płytę, jest trochę inaczej, bo jednak ty musisz to wszystko wymyślić. Czasami pomysł na utwór. Tak jak ja też przy kilku utworach miałem tak, że nakreślałem, jaką chcę mieć tematykę, że o czym, żeby był ten kawałek. W dwóch utworach też refren napisałem. także, który później był przed Long Beach, Tank napisałem refren, który zaśpiewał później Von Jackson i też go zmodyfikował. Według własnych potrzeb i świetnie to zrobił, nawet na to nie wpadł, żeby w taki sposób flow poprowadzić refrenu. I tak samo było w Another Summer Time, gdzie Nancy Fletcher śpiewa. Tam też napisałem główną część refrenu, bo tam później jest taki jakby bridge pod koniec, to to tam już inna osoba pisała ten, ten fragment. Także jakby też bardziej otwiera twórczo produkcja własnej płyty. No i to jest też moim zdaniem wyzwanie, ale. Też jest mega duża satysfakcja z tego, jeśli się to uda. No tak, no jest to na pewno większe wyzwanie niż po prostu wysłać paczkę bitów. Tutaj musisz zadbać gdzieś tam o klimat całego projektu. No już pomijając no wszystkie rzeczy typu tego. okładki, teledyski i tak dalej. Yy, no ale dobra, no jakby wydałeś to function. Yy, ja się na przykład wtedy dowiedziałem w ogóle o Twoim istnieniu yy, wcześniej. Myślę, że T dużo osób. Tak, jeszcze, myślę, że, że działo, to był taki wtedy. właśnie. E Mega kluczowy moment w Twojej karierze, przynajmniej jakby z boku tak to postrzegam. No i później zajęłeś, wydałeś również kilka projektów typu Epka, już bardziej jeżeli chodzi o same instrumentale. I tutaj nasuwa mi się pytanie: tak. no bo jakby te instrumentale nie są tylko w klimacie G-Funku, ale jakby moim takim uchem wiesz, nieprofesjonalnym, no to jednak są to takie. Produkcje nie wiem, jakby to powiedzieć, w podobnej stylistyce. Jest tam... nie? W podobnej stylistyce, że po prostu są one takie kojące, tak jak właśnie te rytmy G-funkowe gdzieś tam. Mhm. I czy byłaby taka możliwość, gdyby ktoś się zgłosił do ciebie, żeby jednak otrzymał bit, zrobiony przez ciebie gdzieś tam w stylu trapowym, na przykład. Nie? Czy, czy tego dzisiejszego mainstreamu, na przykład, który wygląda w Polsce. Czy zgodziłbyś się? Zgodziłbym się, nie byłoby z tym problemu, ponieważ to mimo wszystko jest beat i tutaj wystarczy tylko troszkę przeanalizować dany gatunek, dany nurt, bo to jest jakby najważniejsze w tym, a, a mimo wszystko dobór dźwięków można mieć swój oryginalny. Tutaj bardziej chodzi o ułożenie perkusji, czy o to jak bas na przykład chodzi. To, to można jakby zdefiniować dany gatunek, szczególnie na przykład trap, czy afro trap, czy jakiś drill. To, tutaj ma, to ma największe znaczenie, bo, bo, moż, bo dźwięki w każdym tym gatunku możesz zrobić. Czy w west coastie, czy w G-Funku, czy, czy trap, czy drill, czy afrotrap, czy jeszcze, czy, czy jeszcze crank, czy cokolwiek innego. W każdym tym gatunku możesz zrobić beat, który głównym motywem ma fortepian albo gitara. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, więc to jest kwestia zadaptowania rytmu. Odpowiedniego i ewentualnie no, też klimatu, też dźwięki są charakterystyczne czasami, bardziej mroczne albo bardziej wykręcone. Czy no, to, Tu nie ma ograniczeń moim zdaniem. I, i gdyby ktoś chciał, żebym zrobił trapowy bit czy afrotrapowy, no to nie byłoby problemu. Dla mnie to byłoby nawet wyzwanie i z chęcią bym to zrobił. Szczególnie, że już na koncie mamy jakieś tam trapowe produkcje. Czy, czy afrotrap, też próbowałem robić z G-Funkiem czy West Coastem łączyć. Także tylko To jest niewydane wszystko, bo to na zamówienia były produkcje, ale mam takie, takie rzeczy gdzieś tam w szufladzie. A, a z drugiej strony to też nie jest tak skomplikowane, bo na przykład, gdyby ktoś chciał, żebym wyprodukował utwór w stylu lat 70., na przykład w klimacie Motown, czy, czy Earth Win Fire, czy coś takiego, gdzie tam utwory potrafią mieć po, po 30 akordów albo więcej, to to było dla mnie mega wyzwanie i nie wiem, czym tę podołał. Próbowałem się y, sprawdzić w stylu soulowym lat 70., i coś tam mi wychodzi, ale na razie jeszcze nie, nie jestem jeszcze w tym tak doświadczony jak w West na przykład. Y, a w stylu lat 80 też próbowałem funkowe rzeczy, taki elektrofank trochę robić, i też czuję, że mi się to podoba, że mógłbym to tworzyć. Ale też jeszcze nie mam takiego doświadczenia w tym, jakie chciałbym mieć. Jasne, no tam już to już jest chyba cięższy kawałek chleba. Oprócz tego, że. Jakby rap jest dzisiaj najpopularniejszym gatunkiem, i samo z siebie gdzieś to że tak powiem można yy, ma to jakiś odbiór, tak myślę, że właśnie takie fankowe yy, na starych zasadach yy, kawałki mogłyby bardziej przejść bez echa, yy, no ale wiadomo, no, tw tworzy się to, co się podoba, prawda? Nie, nie, ja nie pod ludzi, wiem. ale wydaje mi się, że po prostu było to, byłoby to większe wyzwanie, no bo już tam często jednak wchodzą yy, żywe instrumenty. Gdzieś tam ułożenie tego też chyba nie byłoby do końca tak proste. Tak mówię tylko, jak mi się wydaje, nie? Znaczy, no zdecydowanie tutaj, moim zdaniem, właśnie gra rolę największą złożoność tego. Czyli, właśnie też czasami bogactwo dźwięków, ilość instrumentów, ale też właśnie złożoność tego, że tam masz przejścia, wiesz, intro inne zwrotka jest inna, refrens inny, później masz jakiś bridge i on też jest inny, ma inne akordy wiesz, mm -hmm. to jest jakby, nie jest to powtarzalne, to jest mega, to jest jak, jakby kiedyś ta muzyka była niesamowicie złożona, no dzisiaj jest mega uproszczona, szczególnie, szczególnie jakby przy bitach, krót, wystarczy krótki lub 8-10 sekund i tyle wystarczy, co nie, żeby zrobić no, zajebisty kawałek, co nie. No tak, dokładnie. By tak, się wiele pozmieniało w tym aspekcie. No, no niezależnie szkoda, że muzyka troszkę odeszła od, od tej złożoności. Jednak ostatnio też bardziej sięgam do tej muzyki starszej, y, lat 70. czy 80., bo, bo jest tam jednak duże bogactwo i można bardzo dużo przeanalizować w tej muzyce. Aczkolwiek nadal lubię y, dobry, prosty beat z final co nie? No właśnie, a ja, ja mam właśnie pytanie odnośnie tego, co lubisz. To, co lubisz najbardziej? Dwa takie pytania. Yy, najpierw poprosiłbym Cię, żebyś wymienił mi pięć swoich ulubionych raperów. Ja wiem, że to, okay. są, to nie są łatwe pytania, ale wiesz, to też nie jest test na ocenę, nie? Po prostu to, co Ci wpadnie do Dobra. głowy, to, co lubisz, no to, to możesz wymienić, jest prawda? Tupac. Mhm. Yy, Nas. Yy, Kendrick Klamar. Yy. Co tam jeszcze jest? Tego bardzo lubię słuchać. Możesz, wiesz, no. takim smaczkiem pojechać na przykład yy, dla widzów, jakimś takim mniej popularnym raperem, załóżmy gdzieś tam z Kali mm. czy z Oaklandu. No to ostatnio ostatnio bardzo lubię słuchać Larry June z okay. yy, San Francisco. Mm -hmm. No i jeszcze mm. chyba jeden ci został, tak? Dobrymi. Także Master Ace yy, i Larry June. Okej. Okay. Yy, dobra, będziemy się zbliżać do końca. Na sam koniec mam dla ciebie taki, nie wiem, taką grę, zabawę, serię szybkich pytań. No i prosiłbym cię, żebyś gdzieś tam po prostu jedną z tych opcji, no, wybierał. ok? Jasne, jasne, jestem gotowy. Dobra, lecimy. Doktor Dre czy Snoop Dog? Doktor Dre. YG czy Nipsi Hussle? Nipsi. Nipsy okej, okay, zdecydowanie widzę. Defrow czy Rufless Records? Defrow zawsze. Okej. Okay. Chronik czy Chronik 2001? Zaczynałem od Chronik z 92, ale 2001 bardziej mi siedzi. Ja też częściej wracam, Na te więc lat. też się podpisuję. Yy. Odniesienie mainstreamowego sukcesu w Polsce? Czy numer ze swoim ulubionym raperem? Myślę, że. Jedna i druga opcja yy, sprowadzałaby się do tego samego. Więc tutaj nie udzielę jednej odpowiedzi. Chodzi ci o to, że przez, przez jedno wolałbym, mogłoby się drugie wydarzyć, wydarzyć, tak? Wolałbym tak. Mi się wydaje, że nagrał yy, na przykład obecnie z Kendrickiem, no to. No, no to prawda. To by zrobiło szum. Byłoby spoko, co nie. Dobra. Teraz tak. Game czy Kendrick Lamar? Zdecydowanie Kendrick. Zdecydowanie. Okay, I na sam koniec. Pod każdym względem. słam? Pod każdym względem. Pod każdym względem, okej. Okay. Yy, I ostatnie. Tupak yy, na Tupac Lips Now, czy Tupak na Alice on Me? Tupak na Alice on Me. Zdecydowanie. Najbardziej dojrzała wersja to dla mnie. Paka to był Me Against the World, później Olajz on Me i Donkey Illuminati. Takie... Słuchaj, że on był wtedy w swoim prime. Tak, w swoim primie i był muzycznie. taki, wiesz, był jeszcze bardziej interesujący, nie? No, bo taki zadziorny. Dokładnie, dokładnie. Więcej charyzmy w nim było, jakby. Tak. Czuć było, że, że jest dojrzalszy, tak, co, nie? No, muzycznie. Nawet tak. jak się po latach ogląda te różne dokumenty, czy, czy jakieś urywki, jak on tam, wiesz, jest taki, kolokwialnie mówiąc, wyorany. I tak. każdy, kto go pyta, to on tam się odpala, nie? Nawet jak jest ten wywiad dla MTV ze snubem, to snub tam jest wyciszony przy nim. Każdy jest przy nim wyciszony. Jak on, no, jak on się odpalał, to każdy tylko energii, słuchał, nie. nie? No, to prawie to był, no, dusza towarzystwa, można powiedzieć, że wyróżniał się. No, zdecydowanie. Muzycznie, wy, 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 wyróżniał się i muzycznie, właśnie pod wieloma względami, bo i chodził do szkoły teatralnej, więc też potrafił, jakby przekazać te emocje. To, to też na pewno gdzieś tam zabrał to ze sobą przy, przy tworzeniu muzyki i przy całej tej otoczce co Tak, nie? No gdzieś tam na pewno było to w nim zakorzenione. Dobra. Będziemy kończyć. Jeżeli wywiad wam się podobał, coś ciekawego się dowiedzieliście, no to dajcie znać w komentarzu. Odwiedźcie przede wszystkim I dajcie łapkę w górę. Dajcie łapkę w górę. Odwiedźcie I przede i subskrybujcie wszystkim subskrybujcie kanał WD Music Zone. Dokładnie. Mój I przy okazji też możecie. I właśnie ja zapraszam na wszystkie kanały RTN-a, czy na YouTube, czy na Instagramie. Tutaj będziecie mieli teraz wyświetlone. Zapraszam do kupowania płytek. Można się bezpośrednio do RTN-a zgłosić. Jeszcze, jeszcze Function jest dostępne i jeszcze z Vibe Instrumentals dostępne. No, także możecie się tak. zaopatrzyć. Ja ze swojej strony zapraszam. polecam. Naprawdę fajna muzyka. Dziękuję. No i co? No i dziękuję Ci za wywiad. Ja również Ci dziękuję. Może, jeżeli rozmowę. widzowie zdecydują, będzie druga część. No i życzę wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Życzę Tobie wszystkiego dobrego i Wam, widzowie. Miłego dnia. Dokładnie. Na razie. Trzymajcie, Trzymajcie się. się. Peace.